Dzień dobry, cześć. Pewnie widzieliście już Heritage Armor, który pojawi się dla krasnoludów w patchu 8.1. Jeśli nie, to wygląda on mniej więcej w ten sposób. Tutaj będzie on do zdobycia z quest chaina, w miarę prostego i nie trzeba będzie spełniać jakichś nowych wymagań. Przede wszystkim nie trzeba levelować nowego krasnoluda. Możemy po prostu zrobić to bodajże na 110 albo 120 poziomie. No i też musimy mieć na jakiejkolwiek z naszej postaci na naszym koncie Exalted Ironforge i wtedy zalogując się do patcha 8.1 znajdziemy właśnie tutaj quest chain. Zaraz przed ambasadą w Stormwind, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie tego quest chaina, zobaczymy jaka ciekawa historia nas czeka i zobaczymy po prostu co tamten. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście ocencie film, no i tyle. Dobra, wygląda na to, że Liga Odkrywców w swoich halach odkrywców chce zrobić jakąś nową wystawę, no i wysłali poszukiwaczy artefaktów do Golbolar Quarry, żeby zdobyć jakieś nowe artefakty, by je pokazać, natomiast ta ekipa od jakiegoś czasu się nie odzywa, więc musimy polecieć tam i zobaczyć, o co chodzi, co się z nimi stało. Jesteśmy na miejscu. Golbolar Quarry. Jeszcze niedawno tutaj levelowałem postać. Zresztą nawet tego Nexosa. Gdzieś tu powinna znajdować się ekipa. Aha. Okej, okay, nie żyją. I okej, okay, jakiś trog nas atakuje. Mamy tu dookoła, mają też 20 poziom. Ale taki Mavrok the Chief. On broni jakiegoś artefaktu? To on pozabijał? Możliwe, że to on zabił właśnie sam tutaj tą ekipę. Możliwe, że to jest jakiś ważny artefakt czy coś. Wygląda na to, że ta tablica tutaj znajdująca się jest jakimś pradawnym krasnoludzkim skryptem. Niektóre literki, niektóre słowa jesteśmy w stanie jakby rozczytać, są bardzo takie znajome, natomiast odczytanie tego całego tekstu będzie wymagało pomocy kogoś. Jedno słowo, które możemy tutaj wyczytać jest powtarzane wiele razy, to Madoran. O ile dobrze pamiętam, to Madoran to był jeden z krasnoludzkich królów, czy coś w tym stylu? Gdzieś mi się to przewinęło jakoś. Zaraz się dowiemy. Jesteśmy w hali odkrywców i jest tutaj też Brand Bronzebeard. Możliwe, że on będzie coś wiedział na temat tego artefaktu. Znaleźliśmy tablicę, która opisuje, jak stworzyć pewny pancerz, zbroję górskich królów. Ostatni taki pancerz nosił Madoran Bronzebeard, czyli właśnie przodek Brana Bronzebeardów, i był on Tanem Ironforge. Musimy porozmawiać teraz z doradcą Belgrumem, który powinien wiedzieć nieco więcej o Madoranie i jego przeszłości. Możliwe, że będzie mógł nam pomóc w określeniu tego tabletu jakoś czy coś. Idziemy teraz do Starego Miasta. Kiedyś to Stare Miasto w ogóle było zamknięte. Bodajże do czasu kataklizmu? Coś takiego. I nie można było tutaj wejść. Znaczy, można było wejść poprzez jakieś takie glitche. Przez tą bramę można było w jakiś sposób się przebugować. I właśnie trafialiśmy do takiego pomieszczenia. Teraz zostało to otwarte i tutaj też został wykonany rytuał Magniego, który połączył go poniekąd z Azeroth. A tutaj mamy właśnie doradcę Belgruma, który powinien nam nieco pomóc w tej całej sprawie. Jeżeli chcemy dowiedzieć się nieco więcej o tym pancerzu górskich królów, będziemy musieli poszukać nigdzie indziej jak w studium Madorana. Wejście do jego studium nie było otwierane zapewne przez jakiś czas, natomiast znajduje się na dole. Ale mamy też jakiś problem z inwazją trogu, więc w międzyczasie będziemy musieli chyba je tutaj postrzelić. Przy okazji ten doradca opowiada nam historię o Madoranie. Czyli Madoran Bronzebeard był rządzącym Tanem Ironforge bardzo dawno temu. No i jest oczywiście przodkiem Brana, Muradina oraz Magniego. Jeśli chodzi o to Stare Miasto, Old Ironforge, to było to miejsce, takie miejsce zbiorowisk Tanów. Jest to bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o krasnoludów i o ogólnie politykę i rządzenie. Również Madoran był odpowiedzialny, czy też to on postanowił zbudować Tandolspan. Jest to ten most łączący tutaj Wetlands z Arathi Highlands. I też przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda nowa mapka, która jest zoomowana w patchu 8.1, tak swoją drogą. Więc to on jest odpowiedzialny za zbudowanie tego mostu. Jakiś duży trog dobija się do drzwi. Będziemy musieli go tutaj powstrzymać. I najwyraźniej ta brama tam to jest pomieszczenie Madorana, studium, pracownia, coś w tym stylu.
Również taka ciekawostka, że Madoran ma swój pomnik, który znajduje się w Loch Modan. Te dwa krasnoludy siedzące w takim przejściu, to jest właśnie jeden z nich, to Madoran, ewentualnie dwóch, już sam nawet nie pamiętam. Teraz zobaczmy w takim razie w środku. To studium Madorana nie było tykane od momentu jego śmierci. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w środku. Okej, okay. Wygląda jak takie miejsce, które znajdowało się w Grizzly Hills, generalnie na Northrend, były właśnie takie, nie wiem, wydaje mi się zbyt troszkę metalowe, jeśli mam być szczery. No ale dobra, mamy tutaj wieszak. I wygląda na to, że jest to wieszak na zbroję, który jest pusty. Pancerz, który tutaj wisiał jakiś czas temu, został w jakiś niewyjaśniony sposób skruszony, zniszczony, rozwalony na części i te części teraz leżą tutaj dookoła. I to są części tego pancerza najwyraźniej. Musimy teraz pozbierać parę tych części tego armora. Zapewne te statuetki nas zaatakują. Aha, no właśnie. Wiedziałem, że tak będzie. W międzyczasie nasz pet tutaj się nimi zajmie, a my sobie pozbierajmy to. Statuetki nie żyją, mamy wszystkie części. Musimy wrócić do Brana i pomyśleć, co możemy dalej z tym zrobić. Pancerz może być zniszczony, natomiast nadal jest nadzieja. Z tymi fragmentami, które znalazłeś, będziemy mogli na nowo go przekuć. To przedsięwzięcie jest poza moimi umiejętnościami, natomiast znam kogoś, kto może nam pomóc. Musimy porozmawiać z Grumnusem Steelshaperem, który w tym momencie spędza sobie swoją starość, tak mi się przynajmniej wydaje, w Tel Samar, w Loch Modan, czyli po prostu poszedł na emeryturę. Musimy się z nim spotkać. Legenda głosi, że gdy zostaje stworzony właśnie pancerz górskich królów, to ten pancerz przypisuje się do krasnoluda, dla którego został on zrobiony. Gdy Madoran umarł, cała ta magia, enchant, który był na tej zbroi, sprawił, że ona po prostu się rozpadła. No i to te kawałki właśnie pozostały. Przekuwanie takiego historycznego pancerza nie będzie łatwe, natomiast musimy znaleźć Grumnusa i on będzie może wiedział, co z tym zrobić. A to ciekawe. Docieramy do Loch Modan, natomiast chciałem właśnie wam tutaj pokazać te statuetki. Tu właśnie jeden z nich to Madoran. Ewentualnie te dwóch z nich. Zaraz zobaczymy zresztą. Zdawało mi się, że kiedyś to była jakaś plakietka. Najwyraźniej się myliłem. Grumnus zapewne siedzi w tawernie. No i Magni powinien już na nas czekać. A jest. Jak widzisz, pancerz jest kompletnie zniszczony. A, jest nasz przyjaciel. Nie jestem pewny, czy będziemy w stanie przekuć ten pancerz Bran. Wielka kuźnia musiałaby być o wiele cieplejsza niż kiedykolwiek to widzieliśmy. Nie martw się, Grumnus. Nasz przyjaciel powinien nam pomóc z tym problemem. Najwyraźniej nie jesteśmy w stanie rozgrzać tej całej kuźni, tej na środku Ironforge, do takich temperatur, aby przekuć ten cały armor. No ale dobra, co tutaj zaplanował Bran? Grumnus mówi, że będziemy potrzebowali pomocy z przetapianiem metalu. No i wydaje mi się, że mam kogoś, kto powinien nam pomóc w tej robocie. Wyruszamy do Ulduar. Lata temu walczyliśmy przeciwko konstruktowi, który był nazwany Ignis the Furnace Master. Z tego co słyszałem, tytańscy keeperzy, Titan Keepers, przywrócili go. No i Ulduar i jego piec są żywe raz jeszcze. No, no, nieźle. To teraz ja mam sobie tak, o, po prostu pójść do Ulduaru. Na szczęście jestem krasnoludem, ale nie mogę użyć mojego... A, czemu nie? Ulduar. Dużo się tutaj działo. Nawet w Legionie mogliśmy zobaczyć, że ta placówka jest odbudowywana, to raz, ale dwa, że dzieją się tam różne dziwne rzeczy. Tak jakby Yogg-Saron jeszcze tego miejsca nie opuścił, bo nie opuścił, bo nie został zabity. W każdym razie ciekaw jestem, czy odpali mi się jakiś scenariusz. Ach, jest, rzeczywiście. Brand Bronze powinien już tutaj być. I zobaczcie, że tytani powoli tą placówkę odbudowują. Ulduar, nie byłem tutaj lata i wygląda na to, że właśnie ci tytani odbudowują właśnie tą całą placóweczkę. Nie to wygląda. No zobaczcie, Storm Leviathan. Naprawiają go. O kurczę, dobra, Ignis the Furnace Master ma problemy z jakimś Magmatronem? Magmarion of the Furnace? Okej, czyli nie zapanował jednak nad tym swoim ogniem. Przyzwijmy naszego pecika i pomóżmy Ignisowi. Możliwe, że Ignis nam po prostu
w odtworzeniu tego całego pancerza pomoże, żeby po prostu rozgrzać kuźnię do potrzebnych temperatur, których teraz nie możemy niestety osiągnąć. Magmarium pokonany. Ignis uporał się. Dziękuję nam oczywiście. No i jego kuźnia jest raz jeszcze pod jego kontrolą. Scybrand Bronzebridge mówi, że będziemy potrzebować pomocy w przekuciu pewnej zbroi. No i wielka kuźnia nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości ciepła, żeby właśnie ten cały metal przetopić. No i potrzebujemy jego pomocy. Ignis odpowiada nam, że za to, że mu pomogliśmy, no to on pomoże oczywiście nam. Tak szybko w zasadzie. Nie wiem, jak Ignis będzie chciał się dostać tutaj do tego. Do Ironforge. Troszkę duży jest taki, ale zobaczymy, wracajmy. No dobrze. Mamy już wszystko. Mamy zapewnioną pomoc. Ignis pomoże nam właśnie rozbujać naszą właśnie tą kuźnię. Ignis pomoże nam w przetopieniu metalu potrzebnego. Natomiast całe to ciepło po prostu nas ugotuje, no i nas spali. Więc nasi przodkowie, gdy tworzyli cały ten armor Madorana, mogli utrzymać swoją stone formę o wiele dłużej niż my dzisiaj, dzisiejsze krasnoludy potrafią. Więc w ten sposób byli w stanie w ogóle ten cały armor wykraftować. Na szczęście mamy pewnego przyjaciela, Boulder Crag, który pomoże nam właśnie w tym całym rytuale. Natomiast będziemy coś potrzebować. Sytuacja ma się w ten sposób. Będziemy musieli wykonać pewien rytuał, który pomoże nam utrzymać stone formę nieco dłużej, aby przetrwać to całe ciepło płynące z procesu przetapiania metalu. Ten rytuał jest bardzo podobny do tego, który wykonał Magni, przez co zamienił się właśnie w ten kryształowy posąg, który teraz rzecz jasna ożył. Brand Bronzebridge powiedział, że nie ma mowy, nie zaryzykuje niczego życia. Natomiast tutaj zapewnia nas Boulder Crag, że nic się takiego nie stanie, dlatego że najzwyczajniej w świecie Azeroth już wybrała swojego mówcę. No i teraz potrzebujemy tylko i wyłącznie jakiś przedmiot, coś, co jest pozostałością z poprzedniego rytuału, czyli musimy raz jeszcze udać się do Old Ironforge i zebrać jakąś część, możliwe, że tak jakiś diamencika czy coś, i dzięki temu wykonamy ten cały rytuał. Powracamy kolejnego dnia. Nie wiem, co się stało, ale ostatnio miałem problem z moją postacią i gdy chciałem przejść sobie do Ironforge, to niestety pojawił się jakiś błąd i utknąłem na Drenorze. Nie chciało mi się robić nowej postaci, bo już byłem tak daleko w questie, ale ostatecznie zostałem zmuszony, więc jest to nowa postać. Raz jeszcze musiałem zrobić ten cały quest chain. No ale wracam do Ironforge, do Starego Miasta, aby znaleźć jakieś pozostałości z poprzedniego rytuału. Ten poprzedni rytuał, rzecz jasna, to jest rytuał, który wykonał Magni. I tu powinniśmy znaleźć jakiś właśnie ten fragmencik, który będzie najwyraźniej nam w jakiś sposób potrzebny. Mamy tutaj Advisora Belgruna, który informuje nas, że możemy właśnie wziąć sobie jeden z tych kryształów, który pozostał nam po tym całym rytuale. No dobra, mamy w zasadzie wszystkie potrzebne rzeczy. Zobaczmy, czy możemy wykonać ten quest do końca. Gdy wyszliśmy na powierzchnię, okazuje się, że Ignis rzeczywiście przyszedł i postanowił się wykopać w lawie Ironforge'u. Mamy też jeszcze Belgruna i oddajmy mu właśnie ten kawałeczek. Wszyscy jesteśmy gotowi i ja będę pierwszym dwarfem od generacji, który będzie miał zaszczyt stworzyć właśnie Bulwark of the Mountain King. Dobra, rozpoczynajmy. Proces tworzenia wygląda w ten sposób, że najpierw musimy... wszyscy opuszczają kuźnię, dlatego że zaraz temperatura w kuźni podniesie się do bardzo, ale to bardzo wysokiego poziomu. Teraz musimy dostać empowerment. We are one. I am of it, and it of me. Dobrze, mamy teraz stone formę. Hero, your skin is stone. Azeroth has granted you strength. You are ready. Wkładamy teraz metal do przetopienia. Ignis pomaga nam go przetworzyć. Dostajemy teraz molten metal, który następnie będziemy musieli ustawić na naszej kuźni.
właśnie tą kulę metalu przerobimy na pancerz. Teraz musimy go uformować. Okej, okay, najwyraźniej udało nam się i stworzyliśmy właśnie ten cały pancerz. Czy to wszystko? Teraz będziemy musieli oddać to właśnie Grumnusowi, który był tutaj. Zobaczcie, jak zresztą lawa tutaj wypryskuje. Nie wiem, czy... Nie wiem, tu powinniśmy teraz chyba się utopić w tej lawie dosłownie. No dobra, a więc dostajemy teraz Heritage Armor. Wykonujemy... musimy go zaprezentować się Muradinowi. W końcu jest to pancerz, który nosił jeden z jego przodków i na pewno będzie zainteresowany tym faktem. Otrzymujemy właśnie Heritage Armor. No i oczywiście Melted Candle. Quest najwyraźniej ukończyliśmy, natomiast niestety chyba jeszcze ten wygląd nie jest dostępny na PTR-ze i prawdopodobnie nie będzie on na razie jeszcze dostępny, dopóki nie wyjdzie. Natomiast tak wyglądał quest chain na zdobycie Heritage Armora dla Dwarfa. Moim zdaniem jest całkiem ciekawy, gdzieś to jakieś takie kraftowanie, pozyskiwanie jakichś tam sojuszników, którzy pomogą nam go wykraftować, całkiem fajny motyw. Troszkę krótki ten quest chain, natomiast jest dosyć dużo latania, mniej na pewno treściwy niż jakieś inne quest chainy. W każdym razie fajnie, że w ogóle coś takiego się pojawiło, no i nie trzeba w zasadzie przelevelowywać tutaj naszej postaci do max levela, tylko od razu będzie to dostępne. Co sądzicie? Napiszcie na dole w komentarzach, zobaczymy się w kolejnym odcinku, pa pa, do zobaczenia, no i cześć.